Pin idzie do więzienia. To koniec pewnej epoki. Powinien jakoś utrzeć. Może zrobię sobie wakacje? Punkty doświadczenia. To jest tak, pierwszy kontakt z dubbingiem zawsze jest utrudniony. Potem łatwo się do tego przyzwyczaić, więc spokojnie. Wiem, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że superbohaterowie mówią po polsku. No dobrze, proszę państwa. Trochę takich umiejętności RPGowych. Bo Spider-Man może zdobywać umiejętności w trzech drzewkach. Sieciomiot, obrońca i innowator. Tak to się nazywa. Ja lubię obrońcą być na początku i poprawiać sobie możliwości robienia uników, bo to jest ważne i potrzebne. Idealny unik powoduje, że jeżeli unikniemy w odpowiednim momencie, Spider-Man wyrzuca sieć w przeciwnika, utrudniając mu odzyskanie równowagi. To się bardzo, bardzo przydaje, ale będziemy równo rozdzielali te drzewka, bo w każdym możliwym kierunku można pójść i można na wszystko zarobić. Jest jeszcze lista ruchów, to dla takich początkujących Spider-Manów, do których nie należy. I można sobie sprawdzić to, gdyby ktoś miał ochotę. A teraz, proszę państwa, Nowy Jork i trochę luźnej zabawy, do pewnego stopnia. W zasadzie. Parker, gdzie jesteś? Niedługo przyjdzie komisja, musimy przeprowadzić test sprzętu. Nie, zaraz będę. Zostało parę przecznic. Chyba sam to zrobię. Nie, to niebezpieczne. Polecimy do naszej pracy. Nie mam entuzjazmu doktora, ale czasem pakuje się przez niego w kłopoty. Muszę tam dotrzeć, zanim coś sobie zrobi. Gdy będziemy mogli poznać nowego ważnego bohatera, to jeszcze wiem. Opa. Potem są jeszcze umiejętności, które pozwalają przyspieszyć to podróżowanie. Bardziej się wybijać i... Pamiętajcie, że jesteśmy początkującym, kurde. Znaczy w zasadzie nie, to już jest Spider-Man, który ma 20 parę lat, więc to już jest taka historia... późniejsza jego. Ale zobaczymy, ja jakby poznałem troszkę początek. Na razie zmierzamy prosto do celu. Na razie nie oddamy się tej eksploracji, która jest taka atrakcyjna. Narzekaliście na nadmiar akcji, to teraz akcji będzie mniej. Przepraszam, doktorze, ale... Wow. Zaczął pan beze mnie. Niedługo przyjdzie komisja do spraw dotacji. Bez obaw, Parker, sam to wynalazłem, więc chyba dam sobie radę. Tłumik mocy. O rany. Może lepiej to przerwać? Jeszcze nie. Chwila! Doktorze, wszystko gra? Drobna komplikacja. Ale nic nie szkodzi. Jacyś ranni? Nie, to wszystko nie, moja wina. Nie. Poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój wydarzeń. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. Zapewniam, że w kolejnej fazie... Nie rozpędzajmy się tak. Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej? Weź sobie wolne na resztę dnia, Peter. Ale... Później pogadamy. Tak, proszę państwa, oto Otto. Dziękuję za wszystkie suby, wybaczcie, że tak nie zwracam uwagi, ale widzę wszystko. Doktor mówił, żebym wziął sobie wolne, ale muszę ustalić, co poszło nie tak. Otóż oprócz tego, że Spider-Man jest bohaterem, to Peter Parker też ma wiele ważnych rzeczy do zrobienia. Na przykład tutaj. Bo z Octaviusem współpracuje Peter, w zasadzie pracuje dla niego.
tym laboratorium i robią różne ciekawe rzeczy. Właściwie próbują zrobić protezę. Dziś wielki dzień. Może otrzymamy grant. Jesteśmy gotowi. Prace rozwijały się w imponującym tempie. Szczerze wątpiłem, że uda nam się przywrócić siłownik ciągnący do akceptowalnego stanu, ale Parker... Chłopak ma niesamowity talent do partyzanckiej nauki. Byłem już gotów zamówić specjalną część zamienną, gdy wrócił ze sklepu z narzędziami, z rozpuszczalnikiem i szczoteczką do zębów. Puch! I po problemie! Ten chłopak to geniusz. Wiecznie spóźniony. Dzisiaj takie opowieści gdzieś co jakiś krok można... Znaczy co jakiś czas można znaleźć. Chciałem powiedzieć na każdym kroku, ale... Nie na każdym kroku. Może radyjko? Może kawka? Uwielbiam kawę w pracy. Dzięki Bogu za dotację. Takie to poszły pieniądze na dotację. Znaczy z dotacji. Na kawkę. Który to już pożar w laboratorium, Otto? Trzeci? Czwarty? Po tym właśnie widać postępy. Z popiołów wielkich porażek rodzą się wspaniałe odkrycia. Doktor Octavius chyba nigdy nie traci optymizmu. Optymizmu to on może nie traci, ale... Mamy chyba próbki wszystkich powstałych dotąd protez. Nasz pierwszy królik doświadczalny, Kapral Texidor. Stracił rękę na misji i teraz chciałby móc tylko znów przytulić córkę. Zauważyliście, jaka muzyczka leci? To niesamowite, jak szybko ta proteza ewoluowała. Kiepsko wyglądasz, mały. Zobaczmy, co ci jest. Przepalony obwód. Cholera. Gdybym zdążył przeprowadzić testy, wyłapałbym to. No i takie właściwie te technologiczne zagadnienia Peter Parker rozwiązuje w postaci łamigłówek. I tym się zajmiemy też. To nie jest trudne. Potrafi być czasochłonne. Chyba tak to zrobimy. Ale nie ma tego dużo. Zaskoczyło mnie to, że to na tym etapie gry się już pojawia, nie? Bo to może sugerować, że tych łamigłówek będzie więcej. Otóż nie ma ich zbyt wiele. Ale one dostarczają punktów i przy użyciu tych punktów można wykupować umiejętności. Znaczy technologie specjalne. Więc warto rozwiązywać te łamigłówki. Okej, muszę przepiąć serworegulator. Mamy to. Tak się nie uda. Trzeba by to usunąć i spróbować ten obwód. Teraz ten. A ten nie pasuje. Spróbujmy. Taki. Bo są takie, które mają strzałki w odpowiednią stronę i one regulują przepływ tylko w jednym kierunku. Są takie, które umożliwiają przepływ w obu kierunkach, ale te, które umożliwiają przepływ w obu kierunkach, wolę sobie zostawić na koniec. Natomiast tutaj... Nie, ten jest zły. Może ten zadziała. Nie, tego już nie ma. To pozostał nam ten. I ten. I mamy jeszcze jeden? Nieźle. Fantastycznie. Okej, to co teraz? A teraz... I mamy jeszcze jedną rzecz. Napięcie. Musi się zgadzać napięcie. I trzeba przejść tymi odpowiednimi trzy. Napięcie bieżące i napięcie docelowe. Ops. Skończyłem. Więc tego nie ma dużo. Jeżeli by komuś przeszkadzały takie łamigłówki, pragnąłby akcji i dynamiki nieprzerwalnej. Zobaczmy, czy działa. Jak nowy. No i naprawiliśmy. Doktor testował nowe materiały na protezy. Prosił, żebym spojrzał w wolnej chwili na jego pracę. Mogę teraz to zrobić. Pewnie. Zajrzyjmy. I to jest taki... Otóż, żeby wpływać na umiejętności Parkera, potrzeba sporo nowych rzeczy robić. To znaczy, po pierwsze,
rozwiązywać takie testy. Ich nie ma więcej, chyba ich jest około 10. Zobaczę, co tutaj jest. Peter, raz jeszcze dziękuję, że zająłeś się tymi recenzjami. To właśnie one stanowią trzon wielkiej nauki. Wiesz, gdy szykowaliśmy się do kolejnej próby, zaczęła mnie dręczyć pewna myśl. Czy na pewno nie moglibyśmy jakoś skuteczniej zastępować kończyny? Głupie, wiem, ale może jest inna droga. Więc takie badania laboratoryjne, zdobywamy punkty technologii dzięki nim. Doktor testował nowe materiały do kontaktu z protezą. Nie, czekajcie, omyłka. Ten będzie tutaj. Ops. Ten tutaj. Ten tutaj. Sobie zrobimy kilka takich łamigłówek teraz, by zdobyć jak najwięcej punktów doświadczenia. Kompozyt hydrożelowo-polimerowy. Mocne, ale jest za duża impedancja. Powiem doktorowi, żeby poszukał innych materiałów. Czy państwo wiedzą, czym jest za duża impedancja? Ja to się nie znam tak za bardzo. To jest chyba jakaś zależność między napięciem i natężeniem. Dobra, muszę spadać, zanim jeszcze bardziej namieszam doktorowi. Zaraz spadamy. W sądzie to jeszcze sobie rzucę okiem na jedną rzecz. Być może nie będzie chodziło o impedancję tym razem. Więc... to są projekty różne. Na projektach zdobywa się te punkty. I te punkty są potrzebne potem. Ale najważniejsze też są punkty doświadczenia. Zrobimy sobie dwie małe łamigłówki, które powinny być bardzo proste. I wrócimy sobie do historii. Nie? O, przepraszam. To jest błąd. To będzie tak. Jak widzicie, nie jest to przesadnie wymagające, prawda? Tak. Laboratorium można sobie odwiedzać co... O, przepraszam. Nie tak. Laboratorium można sobie odwiedzać co jakiś czas. Właśnie po to, żeby zdobywać te punkty naukowe. Pięknie. Zamknijmy sobie też to. Impedancja tylko dla prądu zmiennego. No dziękuję bardzo. Niektóre substancje wymagają umieszczenia kilku fragmentów w kolumnie. Jeśli dwie linie absorpcji pokryją się, tworzą grubszą linię absorpcji. No dobrze. Zakładam, że rozumiem ten pomysł. Przyjmijmy, że to jest rozwiązanie pierwsze, tak? I teraz trzeba by jakąś pojedynczą linię znaleźć. To może nie być takie proste. Nie, bo tutaj się za grubo zrobi. Dobra, ale mam pomysł. Zrobimy to tak. Może tak to zadziała? Takie dwie? Nie. O kurczę. Tu jest pojedyncza. Potrzebujemy takiej linii podwójnej. Cholera. Dobra. To sobie usunę. Tego nie robiłem. Dobra, muszą być trzy linie po lewej stronie i dwie się pokrywać, a ta nie pasuje. Ta mogłaby być, ale z tą utworzy linię podwójną. Okej. Okay. O, rany boskie. To na pewno nie zadziała, bo tu jest za dużo linii, nie? Jedna środkowa byłaby za mało. Damn it. Dobra. Tak. I tak. Było odległe, nie zauważyłem. Teraz tak. 3. I 2. Prosta sprawa. I teraz tak. Pewnie te. O nie, tak. I mamy pojedynczą. No okej. Okay. Jest! To mamy kolejne 200 punktów doświadczenia. Wygląda obiecująco. Powinien się świetnie łączyć z tkanką. Nie ma to chyba... Oj tam. Przestańcie, myślcie. Czasami czegoś łatwego się nie zrobi od razu. Takie życie. Sprawdźmy sobie jeszcze... to miejsce. Czy można jeszcze kilka układów. Bo tutaj chyba też można zdobyć. Nie tu. Tam jest wyjście, ale...
Interesują mnie te badania. Jestem prawie pewny, że gdzieś coś tu jeszcze było do policzenia. Ale może nie. Okej. Okay. To żeśmy już słuchali. Nie chciałbym przegapić jakichś szczegółów. No i punkty doświadczenia. Jakieś są? Spidermanie, tu Yuri. Fisk siedzi grzecznie w Rikers? Nie w Rikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla VIP-ów. Fisk jest w tratwie. A, dołączy do Skorpiona, Elektro i reszty z Grai. Powinien się cieszyć. To zacne towarzystwo. Bujniesz się na posterunek? Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Dla ciebie, Yuri, wszystko. Już tam lecę. To co? Posterunek? Jest już nowy odcinek Tylko Faktów. Ciekawe, co mój największy fan myśli o ujęciu Fiska. Zapraszamy na program Tylko Fakty z J. Jonah Jamesonem, w którym słuchacze dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobywcą nagrody Pulitzera. Dwukrotnym zdobywcą nagrody Pulitzera i byłym wydawcą Daily Bugle. Hej, pamiętaj o książce! I tak jak zawsze, jeśli zamówicie książkę pana Jamesona, Spider-Man, zagrożenie czy niebezpieczeństwo, otrzymacie autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji! Nie i koniec! Witajcie w Tylko Faktach z J. Jonah Jamesonem. Programie, który przestrzega was przed zagrożeniami, o których nie mieliście pojęcia. Przed wami pierwszy rozmówca! Okej, ale musisz przyznać... Pozwolę jakby wybrzmieć tym historiom, bo one są ciekawe. Zawsze to jeden mafiozo mniej, nie? Czyżby? A powiedz no mi, jesteś może oficerem policji, prokuratorem, a może otrzymanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem? Nie, hydraulikiem. W takim razie zamknij pysk i naprawiaj kible, kmiocie. A ja powiem ci coś o szefach mafii. Jak tylko taki zniknie, każdy dresik obwieszony złotym łańcuchem po babci łapie za spluwę i wyobraża sobie, że zostanie nowym ojcem chrzestnym. Czeka nas wojna gangów, a ten dyndający na pajęczynie kretyn ma to gdzieś. On chciał tylko trafić do telewizji. No cóż, chwilowo nie muszę dawać nikomu w łapę, żeby kupić miedzianą rurę. Póki co jestem po stronie pajęczaka. Inaczej zaśpiewasz, jak ustawi się do ciebie w kolejce trzech bandziorów i każdy każe zabulić za ochronę tej rurki, albo połamią ci nią nogi. Tych podcastów jest sporo. Z Jamesonem. Skoro rzuciłaś palenie, to co mówisz ludziom, jak tu przychodzisz? Że mam dość ich głupawych zaczepek. Jasna sprawa. Dobra, to co tam? Szukasz partnera na bal policji? A co, masz galowy kostium? W tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania Oscorp. Ale chyba było warto. Tak, ale godzinę temu nagle padł cały system. Każda wieża w całym mieście. Jak? Podobno ktoś uszkodził główny serwer i teraz żadna z wież nie działa. Ktoś wewnątrz? Może. Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć te wieże. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło. Wezwałam kogoś, komu ufam. No i sygnał jest zakłócony i nie wiemy, jak to ugryźć. Lubię wyzwania. Tylko nic nie popsuj. Mówiłaś, że mi ufasz. Jest też jeden z takich... trzeba te wieże odblokowywać. Zmieniono pasma sygnału wejściowego. I to nam dostarczy możliwości eksploracji miasta w jakimś konkretnym celu. Szukanie przestępstw. Znajdzie innych takich. Wieża właśnie zaczęła działać. To twoja robota? Na coś się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić z resztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Na szczęście mam w pobliżu jednostki. Nie kłopocz się, zajmę się tym. Dajesz. Nie podoba wam się pomysł wieży?
się nie dziwię, ale akurat tutaj w Spider-Manie te wszystkie rzeczy takie wymagające wspinania się i tak dalej, to się rozwiązuje błyskiem, nie? Czuję, że nie zapomnieli kluczy. Okej. I są różni przeciwnicy. Na przykład tych z bronią nie można za bardzo bić, dopóki się ich nie podbije w powietrze. Jak się dobrze walkę stoczy, to się dostanie dobra, punkty. Gotowe. Dzięki. Doświadczenie. Widzę teraz napaść niedaleko ciebie. Masz szczęście, Yuri. Twój ulubiony, twardy, ale sympatyczny, doświadczony detektyw jest w mieście. Co? Nie, nie, nie. Obiecywałeś, że nie będziesz już tego... Spider-Cop! Proszę, nie. To jest właśnie te takie sucharowe dziwactwa Spider-Mana. Zróbmy sobie to zadanie, potem wam jeszcze opowiem o tej eksploracji. Jest nasz ptaszek. Odczep się! Tak, to ona. Odczep się, mówię! Zostaw mnie! Siedź cicho, paniusiu. Bo tu też się dostaje żetony takie. Zostawcie ją! Spider-Man! O, tu jest grubasek, którego tak łatwo nie jest zdjąć. O kurde! Prawie mnie zabił. Zginie. Puszczaj mnie! Gdzieś skubany koordynat 3 strzały mnie prawie złożył. Jest pani wolna. Wiedziałam, że Jameson nie ma racji. Jesteś trochę dziwny, ale masz dobre serce. Ma pani dokąd iść? Umiem o siebie zadbać. Nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce, ośrodek Fist. Wiem. Nie potrzebuję pomocy. Mają najlepsze naleśniki w mieście, bez dwóch zdań. Moja mama tak i robiła. Nie jadłam ich od bardzo dawna. Zajrzę tam. Dzięki, pajęczaku. Nazywam się Spider-Man. Stamtąd powinienem dojrzeć następną wieżę. Także zresztą będziemy sobie to oglądali razem, nie? Uważam, że to nie jest powód do zmartwienia, te wieże. Niestrudzony Spider-Cop wysoko obserwuje swój cel. Drugą wieżę na słuchową. Czy ty relacjonujesz własne działania? Co? Nie, skąd? Szefowa nigdy nie rozumiała Spider-Copa. Uważała go za darmańca. Już tego żałuję. Słuchajcie, no trzeba się przyzwyczaić do tej stylistyki, nie? Jak już się przyzwyczaicie, to zaczną was bawić te suchary. Myślę, że dałbym radę zmodyfikować te wieże, żeby wykrywały nie tylko przestępstwa. Spider-Cup, zakładam, że
państwo, którzy lubią to poczucie humoru i właśnie są skłonni się do niego przyzwyczaić. Tak jest. Wieże odbierają teraz wszystkie sygnały RFID, w tym jeden w pobliżu. Co to jest? Zostaną z nami na dłużej. Więc... dostajemy też tweety jakieś różne. Odblokowując wieżę, wyświetla nam się mapa Manhattanu. I rzeczy, które warto znaleźć, na przykład taki plecak. I w normalnych warunkach takie rzeczy byłyby niezwykle upierdliwe, ale w Spider-Manie... Po prostu fajnie się rusza po tym mieście. To jeden z moich starych plecaków. Przyczepiałem do nich nadajniki. Ciekawe, ile jest jeszcze porozrzucanych po mieście. No niestety Spider-Man tych plecaków zgubił od cholery. Ale zaletą jest to, że każdemu plecakowi towarzyszy jakaś historyjka. Zgarnę jeszcze ten, bo jest w pobliżu. Jesteś tam? Parę przecznic dalej jest napad. Spider-Co rusza do akcji. Pół człowiek, pół pająk. Kompletny glina. Pół człowiek, pół pająk. Pół glina. Widzicie, jak fajnie się i szybko znajduje te rzeczy. Moje ramię dość szybko odzyskało sprawność. Rachunek spłacałem jeszcze bardzo długo. Rachunek ze szpitala. Zobaczmy. Przestępstwo się tutaj dzieje. Ciekawe. No, to już jest taka umowność, nie no. Facet miał więcej plecaków zgubił niż... Nie mam pojęcia w ogóle to. Chłopaki. To! Spider-Man! Ognia! Myślicie, że to dla młodszych taka gierka? Ja wiem, to jest cała historia. Chłopaki, gdybyście tak harowali w uczciwej pracy, nie musielibyście być przestępcami. Właśnie dla starych dziadów to jest gra, którzy pamiętają, jak się bawili dobrze przy Spider-Manie. Będąc dzieciakami. No i proszę, kolejny żeton przestępstw. Dobra, Yuri, naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Nie chciałeś powiedzieć, że Spider-Cop ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider-Cop, cóż, nie jest już młodzieniaszkiem. Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider-Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu, muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider-Copa i jego niestrudzoną... Yuri? Yuri, jesteś tam? Chyba przytłoczyły ją emocje. Trzeba się po prostu do tej stylistyki przekonać. Coś tu pika, coś tu jest w pobliżu. Ale bez odsunięcia wieży tego nie znajdę. Ja mam taki zwyczaj, zwłaszcza w grach z otwartym światem, że zmierzam do celu i zmierzając do celu zbieram te znajdźki. Także nie powinno nam to jakoś utrudnić fabuły. Tu na 100% jest jakiś plecak, bo pika, ale nie chce mi się go szukać, tak? Lećmy, tam jest następna wieża. Więcej eksploracji takiej, bo nie wiem czy was, ale mnie zawsze ciekawi, jak wygląda ten Nowy Jork w grze. Taką eksplorację sobie zrobiłem potem, jak odblokujemy jeszcze kilka możliwości, na przykład budynków specjalnych albo
punktów widokowych. Obserwacje. No i mamy. Awans. Plus 10% więcej obrażeń. Niedobrze. Moje trzy włoski na klacie nie potrzebują rozgłosu. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł. Teraz sobie to sprawdzimy, ale... najpierw mamy kolejne umiejętności. Zobaczmy, co tu jest. Wydłuża czas na zrobienie idealnego uniku, co się moim zdaniem bardzo przydaje. To wykupię sobie na pewno. Bo, moi drodzy państwo, czasami starcie wymaga pokonania 30 przeciwników i oni non-stop, kurde, biją. Non-stop trzeba unikać. Jak poszło z komisją? Przepraszam, że nawaliłem. Wcale nie, Peter. Po prostu denerwują się rychłym triumfem. Uspokoją się. Zawsze tak jest. Mam tam wrócić i posprzątać? Nie. I tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy przyszłość. Coś tu widziałem. Dobra. Cel nas wiedzie w tę stronę. Po drodze zahaczymy sobie o ten plecaczek. A potem antena. I dalej w tamtym kierunku. Ach, zazdroszczę tego optymizmu. Chyba wyszedł już z laboratorium. Mógłbym w spokoju popracować nad kostiumem. Mamy to. Spider pluszak! Pewien projektant zabawek chciał ode mnie kupić prawa do wizerunku, ale żeby dostać kasę, musiałbym ujawnić swoją tożsamość. Ciach. Ja nie wiem jak wy, ja po prostu lubię takie historyjki i tyle. Dobra, o kurde, przestępstwo. Więc z przestępstw... są żetony. I za te żetony też coś można kupić. Hej, stara dobra kradzież z włamaniem. Nie ma to jak klasyka. Miasto nie ma swojego szefa. No nie, to Spider-Man! Nie wyglądacie mi na ślusarzy! Hej, wracaj na ziemię! Są takie rzeczy, które z reguły się załatwia. Jak nie umiesz kraść ani się włamywać, odpuść sobie kradzież z włamaniem. I co, oprócz tego, że są te zadania, to można wykonywać je w określony sposób. Gdzieś tam przyczepić kogoś do ściany, już tam nie zwróciłem uwagi, co dokładnie należy zrobić. Dobra. Co mamy dalej w tym kierunku? Te wieże, nie? To warto po drodze zahaczyć. No nie. Żeby mi subskrybent jeszcze o dubbingu pisał. No nie mamy 5 lat. Od subskrybentów to ja wymagam więcej. A nie jęczenia. Do wszystkich jednostek trwa pościg za autem. Miejsce zdarzenia to Noho. Znowu jakiś... coś tam widzę, jakieś przestępstwo tutaj, nie? Oho, kurde, tu jest mało. Muszę zatrzymać ten wóz. Unikać, bo oni kurde strzelają do człowieka. Jesteśmy pokojowo nastawieni. Młodzieńcze, proszę w tej chwili zatrzymać ten samochód.
to za spotkanie? Dobrze, że ich powstrzymałem. Wystarczy już wariatów za kółkiem. No to nie jest taka prosta sprawa. Widzicie, różne są te rzeczy. Musiałbym się cofnąć na tę wieżę. Cały czas coś dzieje w tym cholernym mieście. Tu jest wieża. I możemy ją odbezpieczyć. I znowu w drodze do celu jakieś plecaki, nie plecaki. Dobra, coś mamy tu po drodze. Jeden plecak. Gdzie to jest? Chyba tutaj. Zabawne. Mój lęk wysokości nie zniknął, kiedy zyskałem moce. Musiałem wejść na szczyt Empire State Building, żeby go pokonać. Te plecaki też potem pozwalają wykupić pewne technologie. Znowu jakieś przestępstwo na dole. Ale ile można, nie? Właściwie, żeby pozostawać wiernym charakterowi Spidermana, należałoby wszystko, kurde, ratować. Ale tam do celu chyba się nie dostał nigdy. Czy jest dzień i noc? Tak, jest. Gra jest w 30 klatkach, zdaje się, ale chodzi na tyle stabilnie, że tego nie widać zupełnie. Nie przeszkadza mi to. Zupełnie. Dobra, co my tu mamy? Znowu jakieś plecaczki. I wszyscy mnie lubią. Funkcjonariusze potrzebni w Tenderloin. Myślałem, że bujając się na sieciach będę szybciej dostarczał pizzę. I tak było, ale pizza przypominała mokrą plamę. Ludzkie oko widzi 25 klatek? Chyba twoje. Moje widzi znacznie więcej. Co tu się znowu dzieje? Tylko tchórze atakują bezbronną osobę. Spróbuj walnąć mnie! Uprzedzam, ja oddaję! Thank you.
wiem, jak to brzmi w moich ustach, ale mam nadzieję, to że na szybko. Odwróciliście się bicia ludzi. W samą porę! Ci ludzie to podporą! I wracamy. O, jest awans! O to mi chodziło. Ja dlatego tak się skupiam na robieniu tych rzeczy dodatkowych, bo one dają bardzo dużo punktów doświadczenia. Punkty doświadczenia są niezwykle ważne. To kosztuje 2 punkty. My tu mamy. Spowalnia czas przed otrzymaniem śmiertelnego, tak? To można chwycić wroga i rzucić nim. Dobra, to jest trudne. Zobaczmy tutaj. Innowator. Jest jeszcze coś z poruszaniem się. Muszę zobaczyć, które są najciekawsze. Dobra, zaczniemy od tej strony. Czyli uderzenia z powietrza. Bo im więcej punktów doświadczenia mam, tym łatwiej mi potem wykonywać misję. Oj! Co to za Spider-Man taki powolny? Gdzie jest antena? Zgadzam się, że jeżeli chodzi o ludzkie oko, to tam jest dużo bardziej, to tam dużo bardziej skomplikowane rzeczy są. Więc nie da się tego oceniać w ramach klatek na sekundę, ponieważ ludzkie oko połączone z ludzkim mózgiem ma jeszcze tą funkcję, że mózg trochę oszukuje to, co widzimy. I jeśli oko czegoś nie łapie, to dorabia obrazy. Pora do pracy.